wnętrze wypchane elektroniką, brak oznaczeń producentów, modyfikacje niewykrywalne przez mój soft. Nie zgubi chwili! Takich ciężarówek masowo nie produkuje. Możemy być na tropie jakiegoś spisku. Futz, to mogą być korporacyjni szpiecy albo chuj wie kto!
Zapłaciło 20 największych korporacji w mieście. Będę musiał spytać o to. To było 70%. Powtarzam. Przebiłem się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób, podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów Peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest? Nowe połączenia neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Mhm. Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie? No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza Peralezami. Ściągnij te dane. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. Vi, masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przestań. Jasne. Niedługo u was będę. Nie? Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę.
No, cześć. Za szybko go skończył. Już możemy? Dzień dobry. Usiądziesz? Proszę. Dziękuję, że przyjechałeś. Przytulne miejsce, ale jakoś średnio do ciebie pasuje, Liz. W sam raz na rozmowę w cztery oczy. W porządku, rozmawiajmy więc. Przepraszam, jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zebrać myśli. Nigdzie mi się nie śpieszy. Jakiś czas temu zauważyłam u Jeffa niepokojące zmiany. Jego osobowość na moich oczach stawał się innym człowiekiem, zmieniał się. To znaczy? Przestał czytać, zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś nienormalnego. Nie tylko z Jeffem. U siebie też zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. O, to musiało być trudne. Było. Wiesz, w takim momencie zaczynasz kwestionować rzeczywistość. Więc wiedziałaś, co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem kto, jak ani dlaczego, ale zmieniają nas. Ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Przerażające, co? Rozmawiałaś o tym z Jeffem? Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Śmiał się, że coś zmyślam. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której, przysięgam, nigdy nie byliśmy. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią uwierzyłam. A może to ty zapomniałaś? Może tylko tobie wymazali ją z pamięci? Jezu, nie wiem. Nic już nie wiem, rozumiesz? Ale to chyba nie wszystko, co? Którejś nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu, grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. Nie wierzę, że nie poszłaś z tym do męża, tylko do ochrony. Myślałam, że wariuję. Wolałam najpierw zobaczyć nagranie z monitoringu. Oczywiście nic tam nie znalazłam, więc co miałam powiedzieć Jeffowi? A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. I co? Poszłaś z nimi na jakiś układ? Nie. Usłyszałam, że nasza sielanka w każdej chwili może się zakończyć, że powinnam pomyśleć o mężu. A po połączeniu nie został żaden ślad. Jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. Dlatego błagam cię, Vi. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. Nigdy. Od tego zależy jego życie. A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli do głowy i tylko wykonujesz program? Wiem tylko tyle, że kocham mojego męża i chcę mu zapewnić bezpieczeństwo. Albo tak ci się wydaje. A co zrobi Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Zacznie szukać na własną rękę. Nie, on nie może się o niczym dowiedzieć, to go zniszczy.
Myślisz, że Jeff będzie chciał z nimi walczyć, jeśli mu o wszystkim powiem? Ja to wiem. To jedno się w nim nie zmieniło. Jeff to wojownik. I zginie w walce. Więc jak chcesz to załatwić? Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. 330%. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga? To, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłeś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. Co za różnica. Biorę na siebie całe ryzyko związane z SSI. Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jeffersona. Co? Umówię cię z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę ci teraz obiecać. Do zobaczenia, Vi. Przejebane, co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Swoją drogą, nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Ale my przynajmniej wiemy, co jest grane. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania. No i co byś zrobił na moim miejscu? Za tą konspirą stoją prawdziwi skurwiele, Vi. Ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia Peralezu? Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek. Ale tak, od tego, co powiesz, może zależeć ich życie. Albo i nie. Trudny wybór, Vi. Eksplozja smaku!
tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. O 10 wieczorem. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Kurwa. Heaven is for broods and squares. Want to be really bad? See you in seventh hell. Witaj, Vi. Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukinsyna Holta. Opowiesz mi coś więcej? SSI nie pracowało dla Holta. Tonie cię w głębszym bagnie niż myślisz. To znaczy? Włamali się wam do mózgów, Jeff. Tobie i Elizabeth. To ma być jakaś zabawna metafora? Dziwne sny, zaniki pamięci, pomieszane wspomnienia to nie efekty przepracowania. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek tej rozmowy. Obudź się. Twój mózg jest bardziej przeorany niż porno z wypożyczalni braindance'ów. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakichś gierek. Mów wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje twoim życiem. Wiedziałeś, że w twoim mieszkaniu znajduje się ukryte pomieszczenie? Do rzeczy. Umieścili tam sprzęt, o jakim ci się nie śniło. Ci ludzie wiedzą o tobie i twojej żonie wszystko. Obserwują każdy wasz ruch. Ktoś przejął twoje życie i zaczął kierować twoją karierą. Przyznaję, że było kilka wygodnych zbiegów okoliczności, ale... Zaszczepili ci przekonania, osobowość, może nawet ten sceptycyzm, który tak mnie wkurwia. Najwyraźniej chcą, żebyś był ich burmistrzem. Modelują cię jak glinianą kukiełkę. Kurwa! Muszę sobie przypomnieć, kto mi nakręcił tych z SSI. Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Jeśli to prawda, nigdy nie będę wiedział, co w moim życiu jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Czekaj, był jeszcze ten włamywacz. Muszę do niego dotrzeć. Nigdy nie uda ci się go znaleźć. Nie, dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skurwieli i zobaczymy, kto ma kogo w garści. Jeśli spokojnie odczekasz, być może sami się odkryją. Może dorwiesz ich z pozycji burmistrza, o ile pojutrze o wszystkim nie zapomnisz. Jak w sztuce wojny, Sun Tzu. Udawaj obłęd, będąc w pełni zmysłów. Zakładasz, że jesteś w pełni zmysłów, Jefferson? Mój Boże. Muszę to jakoś powiedzieć, Liz. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Teraz musimy czekać. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz!
Nie po to startowałem w wyborach. Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Dostaną więcej niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia, Vi. Powodzenia. Powodzenia. I co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Kosmici. Haha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek. Orbital.